Muzyka. Tam coś słyszałam. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejsza podróż będzie niezwykle mroczna i pełna tajemnic. Pójdziemy do opuszczonego domu, przy którym czuję się bardzo dziwnie i czujność u mnie się wtedy potęguje. Pospacerujemy po niewielkim, urokliwym miasteczku, który do dziś słynie z opowieści o wiedźmie. Wejdziemy do ruin dworu, na który rzucono klątwę. Zobaczymy też grobowiec strzeżony przez samych właścicieli. A także wejdziemy do lasu, w którym zobaczymy tajemnicze sztolnie i pozostałości po obiektach z czasów II wojny światowej. Wygodne buty mamy już ubrane i za chwilkę ruszymy, ale zanim to zrobimy, chciałabym podziękować moim wspierającym. Kochani, serducho dla Was. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku w niewielkiej miejscowości. Idziemy w kierunku grobowca, który znajduje się na cmentarzu ewangelickim założonym w 1879 roku. Ta niewielka miejscowość mogła być osadą kolonizatorów niemieckich, których założycielem był niejaki Dietmar. Prawdopodobnie od samego początku miejsce to wchodziło w obręb majątku zamku Grodno. O samym zamku opowiem w innym odcinku. Mauzoleum Wagnerów to imponująca kaplica grobowa, za którą znajduje się lokalny cmentarz parafialny. Zostało wzniesione w XIX wieku, prawdopodobnie w latach 60., a jej najbardziej widoczna część to portal z tablicą, na której widnieje data 1865 rok. Widzimy, w jakim kaplica jest w złym stanie. Wiemy również, że szabrownicy znajdą wszędzie obiekty, które dewastują i zabierają, co warte jest sprzedaży. Tak było i w tym przypadku. Rodzina Wagnerów była zamożnymi właścicielami ziemskimi z okolic Wałbrzycha, co tłumaczy, dlaczego zbudowali tak okazały grobowiec. Mimo, że miejsce jest obecnie zapomniane i popada w ruinę, nadal można tam znaleźć tablice nagrobne z nazwiskami członków rodziny oraz resztki dekoracji. A daty 1816 i 1822 przykuwają wzrok. W okazałym grobowcu na samym środku jest ogromna dziura po płycie, którą zapewne ktoś zabrał. Spoglądając do środka, widzimy pustą przestrzeń. I jeszcze kilka słów o tej rodzinie. Wagnerowie to ród szlachecki. Ich historia sięga także Wojska Polskiego, gdyż członkowie rodziny zostali nobilitowani za zasługi bojowe w XVII wieku. Warto dodać, że byli nie tylko ważni w kontekście lokalnym, ale również w szerszym kontekście historii Polski, gdzie wpływy szlachty często kształtowały losy zarówno lokalnych społeczności, jak i całego kraju. Napis pod samym sufitem grobowca, który rzuca się w oczy każdemu, kto przekroczy jego próg, brzmi wymownie. Bądź nam święta, samotna, cicha krypto grobowa, Ty, która naszego ducha nawołujesz do mądrej powagi. W tym miejscu zawsze były trumny. Gdy byłam tu po raz pierwszy, to wszystko było porozrzucane. Wtedy w otwartych trumnach walały się kości. Dziś, jak widzimy, jest to miejsce uporządkowane. Wspaniale jest wracać do obiektów, w których widać, że ludziom zależy i starają się dbać o historię. A jak to wygląda z punktu widzenia Urzędu Ochrony Zabytków? Jeśli nie żyją bliscy pochowanych w takim mauzoleum, albo nie leży ono w zainteresowaniu jakiejś społeczności, to rozpadają się na naszych oczach. Rodzina Wagnerów, jak wiele innych rodów arystokratycznych Dolnego Śląska, stała się bohaterami różnych legend i tajemnic związanych z ich grobowcem. Chociaż bezpośrednio niewiele jest udokumentowanych opowieści o zjawiskach paranormalnych wokół rodziny Wagnerów, miejsce ich pochówków wzbudzało zainteresowanie ze względu na okazałość kaplicy grobowej oraz fakt, że była ona regularnie rabowana. Jedna z lokalnych legend głosi, że wewnątrz grobowca ukryte są kosztowności rodziny, złożone tam tuż przed końcem II wojny światowej w obawie przed zbliżającym się frontem radzieckim.
Jedna z bardziej mistycznych opowieści mówi o duchach członków rodziny Wagnerów, które miałyby nawiedzać teren cmentarza i strzec swojego miejsca spoczynku. Z tego powodu niektórzy twierdzą, że miejsce to posiada specyficzną atmosferę, szczególnie w nocy. Leśna to niewielka miejscowość na Dolnym Śląsku. Skrywa mało znany kompleks sztolni z czasów II wojny światowej. Ale zanim opowiem o sztolniach, cofnijmy się. Prawdopodobnie na szczycie wzgórza stał kiedyś zamek. W 1431 roku, kiedy na Śląsk wtargnęli Husyci, wiadome było, że warownia nie ma zbyt wielu szans. Szczególnie bały się kobiety, a córka pana zamku postanowiła sama zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wymyśliła, że wskaże najeźdźcom tajne wejście do zamku i w ten sposób była przekonana, że ocali swoje życie. Zonka, bo tak miała na imię dziewczyna, nie zdawała sobie sprawy, że zdrada, jakiej się dopuściła, pociągnie za sobą kolejną. Z przerażeniem patrzyła, jak ginął jej brat, a jeszcze większe przerażenie ogarnęło ją, gdy zobaczyła miecz nad swoją głową. Jednak zdrada się nie opłaciła, bo zginęła jak wszyscy. Wśród setek zabitych na dziedzińcu Husyci szukali łupów. Jeden z rycerzy opowiadał później, że kiedy stanął nad ciałem dziewczyny, ona wstała, przeszła kilka metrów i rozmyła się. Rycerz zaklinał się, że widział to naprawdę, ale nikt mu nie uwierzył. Wiele lat później w ruinach zamku ujrzano postać młodej dziewczyny. Od razu wszyscy wiedzieli, że to zjawa zdrajczyni szuka odkupienia. Można ją zobaczyć do dnia dzisiejszego na szczycie wzgórza. Setki lat później, podczas II wojny światowej, w tym miejscu zaczęto kopać tunele. Sztolnie te wydrążono na zboczu wzgórza, a ich budowę rozpoczęli Niemcy w celu stworzenia podziemnych hal produkcyjnych. Opinie co do jej przeznaczenia są podzielone. Eksploratorzy wahają się między produkcją bomby latającej V1 a rakiety balistycznej V2. Jeżeli dodać jeszcze do tego barwną postać Wernera von Brauna, ojca broni rakietowej, późniejszego dyrektora agencji NASA, za sprawą którego odbyło się pierwsze lądowanie na Księżycu, to korytarze koło Leśnej wyglądają naprawdę bardzo tajemniczo. Kompleks składa się z 6 chodników, jednak pozostał niedokończony. W pobliżu zachowały się pozostałości infrastruktury, takie jak fundamenty baraków i stacje transformatorowe. Sztolnie były budowane w pobliżu fabryki Baworowo oraz w rejonie drogi z Leśnej do Świecia, gdzie znajdował się drugi podziemny kompleks. Konstrukcja obu tych miejsc miała związek z niemieckimi dążeniami do ukrycia produkcji wojennej w bezpiecznych, trudniej dostępnych miejscach w górach. Podobnie jak w przypadku innych tajemniczych projektów z Dolnego Śląska, także wokół tych sztolni narosły liczne legendy. W tym historie o ukrytych ciężarówkach, które miały wjechać do podziemi pod koniec wojny. Choć nigdy nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie tych skarbów, opowieści te pobudzają wyobraźnię wielu poszukiwaczy przygód, którzy wciąż eksplorują region w nadziei na odkrycie cennych artefaktów. Kiedy byłam przy jednym wejściu do tunelu, usłyszałam dziwne dźwięki. Zaczęłam drążyć temat, aż znalazłam informacje, których szukałam. Ja tam coś słyszę. Przesuwanie się kogoś. Znalazłam legendę, która mówi o tajemniczych dźwiękach dochodzących z wnętrza sztolni. Ludzie, którzy odważyli się zbliżyć do wejścia po zmroku, opowiadali o metalicznych odgłosach, jakby ktoś nadal pracował wewnątrz, mimo że sztolnia została porzucona pod koniec wojny. Niektórzy wierzą, że to duchy robotników przymusowych, którzy zginęli podczas budowy, a ich ciała nigdy nie zostały godnie pochowane.
Ruiny dworu znajdujące się w województwie lubuskim są pozostałością po dawnej imponującej posiadłości, której historia sięga kilkuset lat wstecz. Choć wiele szczegółów na temat jej przeszłości owiane jest tajemnicą, legendami i fragmentarycznymi zapiskami, miejsce to przyciąga osoby zainteresowane lokalnymi podaniami i historią polskich majątków szlacheckich. Dwór najprawdopodobniej pochodzi z XVIII lub XIX wieku, z okresu intensywnego rozwoju architektonicznego w Polsce, kiedy to szlacheckie rodziny budowały okazałe rezydencje, by podkreślić swój status i wpływy. Wiele takich majątków w tym regionie pełniło funkcję centrów lokalnej administracji, miejsc spotkań towarzyskich oraz zarządzania gospodarstwami rolnymi. Na przestrzeni wieków dwór, podobnie jak wiele innych podobnych rezydencji w Polsce, przechodził przez ręce różnych właścicieli, często w wyniku zawirowań politycznych, wojen oraz zmian własnościowych po rozbiorach Polski. W szczególności XIX i XX wiek przyniosły wiele zmian, w tym wojny światowe, które spowodowały, że wiele dworów zostało zniszczonych lub opuszczonych. Nie inaczej było w przypadku tego dworu. Nad miejscem tym wisi klątwa z zagrobu. Obecni mieszkańcy mówią, że to wszystko przez ludzką pazerność. To były późne lata 70., kiedy młodzi mężczyźni zamieszkujący wówczas wieś polowali na kosztowności rodu. Niszczyli nagrobki tylko po to, aby odnaleźć pozostałości po bogatym rodzie. Później ginęli w dziwnych okolicznościach. Miejscowi mówią o klątwie rodu Treskow, która ciążyła nad mieszkańcami wsi. Okoliczności śmierci szabrowników mogą świadczyć o tym, że w tym miejscu klątwa rzeczywiście istnieje. Trzech kolegów, którzy razem chodzili do szkoły, nie mieli więcej jak 18 lat, szukali po grobach biżuterii, złotych zębów i wspólnie rozkopywali te groby. Jeden z nastolatków wracał w okolice cmentarza, nawet gdy wyprowadził się wraz z rodzicami. W dniu jego urodzin doszło do tragedii. Założył się z chłopakami, że przepłynie Wartę. Niestety to mu się nie udało, nie wrócił już na brzeg. Zdarzenie to miało miejsce rok po rozkopywaniu grobów. Potem zginęło dwóch jego kolegów, co razem z nim po cmentarza chodzili. Ruiny dworu owiane są także lokalnymi legendami. Jedna z nich opowiada o skarbach ukrytych w podziemiach dworu, które miały zostać schowane przez jednego z ostatnich właścicieli przed zbliżającymi się wojskami najeźdźców. Według tej opowieści tylko osoby o czystym sercu są w stanie odnaleźć te skarby, co dodaje miejscu mistycznej aury. Inna legenda mówi o duchu kobiety, która pojawia się nocą na terenach dworu. Jest to duch dawnej właścicielki posiadłości, która tragicznie zginęła w wyniku zdrady swojego ukochanego. Jej postać widziana była wielokrotnie przez okolicznych mieszkańców, szczególnie w nocy, gdy w ruinach panuje cisza i spokój. Istnieje także historia o tajemniczym tunelu, który miał łączyć dwór z odległym kościołem. Tunel ten miał służyć jako droga ucieczki w razie niebezpieczeństwa, ale jego lokalizacja nigdy nie została potwierdzona. Mimo to poszukiwacze przygód i miłośnicy historii nieustannie przeszukują teren, mając nadzieję na odnalezienie ukrytego przejścia. Dziś, jak widzimy, dwór jest w ruinie, ale nawet w tym stanie można dostrzec ślady dawnej świetności. Zachowane fragmenty murów, niektóre detale architektoniczne oraz resztki dawnego parku przypominają o tym, jak niegdyś wyglądało to miejsce. Teren dworu nie jest szeroko znany, co sprawia, że nie ma tłumu turystów. Lokalni miłośnicy historii i przyrody chętnie odwiedzają ruiny, by poczuć klimat minionych epok i odkryć tajemnice, które kryje to miejsce. Ruiny dworu są doskonałym przykładem zapomnianego, ale fascynującego dziedzictwa kulturowego, które wciąż czeka na swoje odkrycie i lepsze zbadanie. Lewin Kłodzki to małe, malownicze miasteczko położone w Kotlinie Kłodzkiej, które mimo swojej niewielkiej wielkości skrywa wiele fascynujących historii, legend i tajemnic. Jedną z najbardziej znanych opowieści związanych z tym miejscem jest legenda o czarownicy, której postać owiana jest licznymi tajemnicami i lokalnymi podaniami.
Według legend w XVIII wieku w okolicach Lewina Kłodzkiego mieszkała kobieta, którą miejscowa ludność uważała za czarownicę. Nazywano ją Czarną Jadwigą lub Czarną Jagną w zależności od przekazu. Mówiono, że posiadała nadnaturalne moce, które wykorzystywała zarówno do leczenia, jak i do rzucania klątw. Niektóre opowieści podają, że miała niezwykłą wiedzę o ziołach i leczniczych miksturach. Sprawiało to, że wielu ludzi odwiedzało ją szukając pomocy w chorobach, ale przychodziło z lękiem przed jej złymi mocami. W tamtych czasach w Kotlinie Kłodzkiej, podobnie jak i w wielu innych częściach Europy, panowała duża nieufność wobec osób uznawanych za czarownice. Lokalna społeczność obawiała się, że Jadwiga może wykorzystywać swoje moce do rzucania uroków na mieszkańców wsi. Nieudane zbiory, choroby czy nieszczęścia, jakie spadały na mieszkańców, były często przypisywane jej działaniom. Legenda mówi, że Jadwiga miała niezwykłą zdolność przemieszczania się z ogromną prędkością, co przypisywano jej magicznym umiejętnościom. Mogła pojawiać się w różnych miejscach jednocześnie. Jej pojawienia były często towarzyszone niepokojącymi zjawiskami, takimi jak silne wiatry, dziwne dźwięki lub nagłe zmiany pogody. Według podania nadszedł jednak moment, kiedy lokalna społeczność miała dość jej domniemanych działań. Rozpoczęły się przygotowania do procesu czarownicy, w którym Jadwiga miała stanąć przed sądem. Po wyroku skazującym na śmierć, w nocy przed planowaną egzekucją, kobieta miała zniknąć bez śladu. Niektórzy twierdzili, że uciekła do pobliskich lasów, inni, że zamieniła się w czarną sowę, a jeszcze inni, że jej ciało zostało porwane przez siły nieczyste. Wielu mieszkańców Lewina Kłodzkiego i okolicznych wsi wciąż opowiada o niezwykłych wydarzeniach, które trwają do dziś. Mają miejsce w pobliżu ruin dawnych domostw, gdzie mieszkała Jadwiga. Przechodnie i turyści zgłaszają, że w nocy można usłyszeć dziwne szepty w lesie lub zobaczyć tajemnicze postacie przemieszczające się między drzewami. W miejscach związanych z tą legendą panuje niepokojąca atmosfera, która dodaje mistycyzmu temu regionowi. Niektórzy mieszkańcy wierzą, że duch Jadwigi nigdy nie opuścił tych ziem i nadal krąży po okolicznych wioskach, obserwując ludzi i chroniąc swoje tajemnice. Istnieje także przekonanie, że każda próba odnalezienia jej ukrytych ziół czy magicznych narzędzi kończy się niepowodzeniem, a poszukiwacze często gubią drogę lub napotykają na dziwne, niewytłumaczalne zjawiska. Ciekawostką historyczną związaną z Lewinem Kłodzkim i całą Kotliną Kłodzką jest to, że w okolicy rzeczywiście odbywały się procesy czarownic. W XVII i XVIII wieku w tej części Europy, podobnie jak i w wielu innych regionach, dochodziło do procesów kobiet oskarżanych o czary. Procesy te były wynikiem nie tylko lokalnych zabobonów, ale także ogólnoeuropejskiej histerii związanej z czarownictwem. Choć nie ma pewnych dowodów, że Czarna Jadwiga istniała naprawdę, legenda ta wpisuje się w szerszy kontekst historyczny tamtego czasu. Lewin Kłodzki jest również miejscem innych interesujących opowieści. Miejscowi opowiadają o tajemniczych podziemiach pod miastem, które miały służyć jako schronienia dla mieszkańców w czasie wojen i najazdów. Mówi się, że te podziemia są ze sobą połączone siecią tuneli, które miały prowadzić do sąsiednich miast. Niektóre z nich miały być związane z działalnością dawnych alchemików i tajnych stowarzyszeń. W okolicznych lasach można natrafić na starodawne kamienie o nieznanym pochodzeniu, które miejscowi nazywają kamieniami ofiarnymi. Istnieją teorie, że były one używane w dawnych pogańskich rytuałach, zanim chrześcijaństwo dotarło na te tereny. Mówi się, że kiedy księżyc jest w pełni, można usłyszeć z tych miejsc odgłosy dawno zapomnianych ceremonii. Jeżeli czujecie niedosyt, to jest jeszcze jedna legenda o czarownicy Brodce, która jest znana, ponieważ opisał ją w czeskiej kronice Hajek w 1547 roku. O tej czarownicy nie będę opowiadać, ponieważ jej duch opuścił już dawno Lewin Kłodzki dzięki okolicznym mieszkańcom. Dziś Lewin Kłodzki przyciąga turystów nie tylko ze względu na swoją malowniczą lokalizację, ale także dzięki tym fascynującym legendom i tajemnicom. W
Wiele z tych opowieści jest opowiadanych podczas lokalnych festiwali, spacerów z przewodnikiem czy tematycznych wycieczek po regionie. Lewin Kłodzki to miejsce, w którym przenikają się historia i legenda, tworząc niezwykłą atmosferę pełną tajemnic. Postać czarownicy Jadwigi stanowi tylko jeden z elementów tego bogatego dziedzictwa, które wciąż fascynuje mieszkańców i odwiedzających tę urokliwą część Dolnego Śląska. Zbliżamy się do miejsca, które mnie bardzo długo już intryguje. O tym domu chciałam się dowiedzieć już od jakiegoś czasu, ponieważ przechodząc, spacerując po tym miejscu, za każdym razem, kiedy koło niego przechodziłam, czułam niepokój. Czułam się nieswojo i postanowiłam pogrzebać. No, muszę wam powiedzieć, że kopanie na temat tego domu było bardzo utrudnione. Musiałam aż wejrzeć, poszukać w archiwach, ale udało się. Także niedługo posłuchacie na temat tego domu. Naprawdę jest bardzo, bardzo mroczny. Gdzieś przeczytałam, że był to dom kata. Ale kiedy tak myszkowałam, grzebałam w archiwach, nic na ten temat nie znalazłam. Więc prawdopodobnie jest to tylko miejska legenda. Z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Obecnie był otoczony taśmą, ale widzę, że jest znowu zerwana. Ale to miejsce jest bardzo znane. Zobaczcie, już ledwo stoi. Ale pójdziemy do niego od tyłu. Zobaczymy, czy tam jest wejście. Dom, do którego się zbliżamy, owiany jest licznymi legendami i opowieściami, które na przestrzeni lat dodawały mrocznego i tajemniczego charakteru. Kiedyś był elegancką willą, prawdopodobnie zbudowaną w XIX wieku. Z tej willi już niewiele zostało. Choć to miejsce jest teraz opuszczone, to jego dawna historia oraz otaczające je legendy sprawiają, że budzi ono ogromną ciekawość, szczególnie wśród lokalnych mieszkańców i miłośników tajemniczych miejsc. Willa należała do zamożnej niemieckiej rodziny. Po II wojnie światowej budynek, jak wiele innych poniemieckich posiadłości, trafił w ręce nowych władz. W latach powojennych zmieniał swoją funkcję kilkukrotnie. Najpierw służył jako miejsce administracyjne, a później, zgodnie z niektórymi opowieściami, był używany jako placówka opiekuńcza, być może jako dom samotnych kobiet lub dzieci. Z czasem budynek popadł w ruinę. Prawdopodobnie zaniedbany w okresie PRL-u stopniowo tracił na znaczeniu i wartości, a jego struktura zaczęła się pogarszać. W latach 90. ubiegłego wieku został ostatecznie opuszczony, a jego mury zaczęły pokrywać się kurzem, grzybem i graffiti. Budynek szybko stał się ulubionym miejscem dla okolicznej młodzieży, a jego opuszczony stan i przerażająca atmosfera przyciągały poszukiwaczy przygód oraz miłośników mrocznych opowieści. Jedna z bardziej znanych legend związanych z opuszczonym domem dotyczy tragedii, która miała miejsce w latach 30. XX wieku. Szczerze wam powiem, to miejsce naprawdę mnie przeraża. Ta strona się całkowicie zawaliła. Jeszcze jest. No i ta właśnie strona, ten dom jest okropny. Ta energia jest tak bardzo mroczna, że nawet widzicie, nie wchodziłam do niego, przechodziłam tylko obok i ja czułam przyspieszone bicie serca. Dosłownie. Opowieść głosi, że willa należała do zamożnego niemieckiego urzędnika, który mieszkał tam z żoną i dwójką dzieci. Pewnego dnia doszło do rodzinnej tragedii. W niewyjaśnionych okolicznościach cała rodzina zginęła w domu. Niektórzy twierdzą, że przyczyna tragedii była wynikiem zatrucia gazem, inni mówią o brutalnym morderstwie, a jeszcze inni wspominają o tajemniczym samobójstwie ojca rodziny. Od tego czasu dom miał być nawiedzany przez duchy zmarłych.
Wielu ludzi opowiada, że wieczorami można było zobaczyć tajemnicze światła w oknach, mimo że dom stał opuszczony. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że słyszeli dziecięce śmiechy i płacz dochodzący z wnętrza budynku, chociaż w środku nikogo nie było. W ostatnich dekadach miejsce to stało się celem dla badaczy zjawisk paranormalnych. Wiele osób opowiada o dziwnych uczuciach, które towarzyszyły im podczas wizyt w okolicy domu. Niejednokrotnie donoszono o nagłych spadkach temperatury, dziwnych odgłosach i odczuciach bycia obserwowanym. Przepraszam, wystraszyłam się. Najbardziej przerażające opowieści mówią o cieniach, które poruszają się wewnątrz domu, choć budynek jest pusty. Jedna z grup badaczy zjawisk paranormalnych, która odwiedziła dom w latach 90., opowiedziała o intensywnym uczuciu niepokoju, jakie towarzyszyło im podczas całej wizyty. Widzieliście? No, naprawdę się przestraszyłam. Według ich relacji na jednym z pięter budynku poczuli nagły chłód i usłyszeli dźwięk przypominający skrzypienie drewnianej podłogi, mimo że żaden z nich się nie poruszał. Chodzi o ten budynek, który w tej chwili jest zawalony. Wiele z tych doświadczeń nigdy nie zostało wyjaśnionych, co tylko podsycało aurę tajemniczości tego miejsca. W latach 70. ubiegłego wieku miało miejsce tajemnicze zdarzenie, które jeszcze bardziej przyczyniło się do mrocznej reputacji budynku. Według relacji grupa młodzieży postanowiła eksplorować opuszczoną willę. Jeden z chłopców, który wszedł na wyższe piętro, nagle spadł przez drewnianą podłogę i zginął na miejscu. Nikt nie potrafił wyjaśnić, dlaczego doszło do tak nagłego zawalenia się podłogi. Wielu tłumaczyło tę tragedię obecnością złych sił lub duchów. Jak się dobrze przyjrzycie, to widać to okno z tego domu. Jest przerażające. Po tym incydencie miejsce zaczęto uważać za nawiedzone, a wizyta w nim stała się jeszcze bardziej niepokojącą perspektywą. Choć dom pozostaje opuszczony i niszczeje, nadal przyciąga uwagę lokalnej społeczności. Wielu ludzi, szczególnie młodzież, opowiada o swoich wyprawach do tego miejsca. Każda z nich owiana jest nutą tajemnicy. Mówi się, że po zmroku lepiej unikać tego miejsca, bo według niektórych relacji można tam spotkać coś niewidzialnego, co budzi niepokój i strach. Ten opuszczony dom jest dziś jednym z najbardziej tajemniczych i fascynujących miejsc w mieście. Jego mroczna przeszłość, liczne tragedie i niepokojące opowieści o zjawiskach paranormalnych nadają mu wyjątkowy charakter. Choć niegdyś był to elegancki dom zamożnej rodziny, dziś jest symbolem upadku i tajemnic, które wciąż żyją w wyobraźni mieszkańców. Możemy już odpocząć i napić się kawy czy herbaty, ponieważ dzisiejsza podróż właśnie dobiegła końca i bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Ściskam Was mocno i do następnego.